Jest bardzo wielu ludzi w naszej historii, których rola jest nie do przecenienia, bez których trudno pomyśleć historię Siemachy. Śmiało bym zaryzykował, że jest ich setki. Ale wśród nich kardynał jest postacią absolutnie wyjątkową, bo jego wkład jest tak znaczący w naszej historii, że po prostu Siemacha jest bez niego nie do pomyślenia. Ja myślę, że jest w nas taka psychologiczna prawidłowość, że drugi człowiek zaczyna nas fascynować, zaczynamy go podziwiać, wtedy kiedy zaczynamy odkrywać w nim cechy, właściwości na pozór sprzeczne. To jest pewnego rodzaju doświadczenie moich początkowych spotkań w Siemasze ze kardynałem Macharskim, dlatego że, jaki był kardynał z oglądu zewnętrznego i ze swojego oficjalnego stylu bycia, wszyscy wiedzą i wszyscy pamiętają. To książę kościoła. Wysoki, ascetyczny, monumentalny, wydawałoby się niedostępny, taki w stylu książąt kościoła z XVIII-XIX wieku. I nagle ten człowiek pojawia się wśród dzieci na Długiej, na Mogilskiej, dzięki temu, że został tam sprowadzony przez księdza Andrzeja Augustyńskiego i okazuje się być zaprzeczeniem tego, czego byśmy wobec niego oczekiwali na pierwszy rzut oka. To znaczy okazuje się być niesłychanie otwartym, poszukującym ciepła, poszukującym ludzkiej życzliwości, zwyczajnym człowiekiem, który kocha siedzieć wśród dzieci i patrzeć na nie, albo się z nimi wręcz bawić, albo z nimi rozmawiać. I jest zafascynowany tym, że może spędzać całe godziny na Długiej wśród zwyczajnych dzieci, zamiast w Pałacu Arcybiskupim, tutaj właśnie na Franciszkańskiej, gdzie w tej chwili rozmawiamy. Zawsze nosił w klapie znaczek Siemachy. Nawet jeśli niektórzy z nas, pracowników, członków zarządu Siemachy, zapominali o przypięciu tego znaczka, kardynał miał go obowiązkowo. Ale nie tylko nosił znaczek. Zawsze o Siemasze mówił my, zawsze o sprawach, które dotyczyły Siemachy, mówił o tym, co dzieje się u nas. To oznaczało jego pełną identyfikację i to, że sprawami Siemachy żył, jak swoimi własnymi. On nie tylko był, to trzeba też otwarcie mówić, obrońcą Siemachy i obrońcą księdza Andrzeja Augustyńskiego, który ma naturę taką, jaką ma, to znaczy bywa człowiekiem wchodzącym w konflikty, w których z reguły zresztą ma rację. Kardynał Macharski był człowiekiem, który go bronił w tych konfliktach, bronił w związku z tym także Siemachy. Nie wiem, jak on to robił, ale był zawsze wtedy, kiedy go potrzebowaliśmy. Mam na myśli zarówno takie sytuacje, kiedy odbywały się bardzo ważne wydarzenia, tak jak to dzisiejsze, czy też kiedy otwieraliśmy kolejną placówkę Siemachy, czy kiedy zwyczajnie potrzebowaliśmy z nim usiąść i porozmawiać. Księdzu kardynałowi zawsze było bliskie to, co się dzieje dobrego, to, co się robi dobrego dla drugiego człowieka. I myślę, że to mu dawało wiele radości, widząc pracę, postępy, rozwój Siemachy, ogromny rozwój Siemachy. I to zawsze go to budowało niezmiernie, że Pan Bóg przez ludzi, przez otwartość na drugiego człowieka takie wielkie rzeczy potrafi dokonywać dla dobra drugiego. Sama Siemacha dla księdza kardynała była radością po prostu. Kiedyś umówiłem się z kardynałem, że wpadnę do niego na chwilę porozmawiać tu w Krakowie do chatki, a dziwnym trafem wylądowaliśmy najpierw w Ludźmierzu, a potem odwiedziliśmy wychowanków Siemachy w Zubrzycy Dolnej, którzy świeżo wrócili z górskiej wycieczki i wspólnie zjedliśmy naleśniki wcześniej przez nich przygotowane. Potem pojechaliśmy do Zakopanego, odbyliśmy długi spacer do późnego wieczora i na koniec kardynał powiedział do mnie: i nie fajnie było? Ksiądz kardynał Franciszek Macharski był osobą bardzo ważną dla całej diecezji, dla całego miasta. Ale miał też takie miejsca, które sobie upodobał. Miejsca, w których chętnie przebywał, które lubił, gdzie czuł kontakt z ludźmi, gdzie wiedział, że go kochają. Takim miejscem na pewno była Siemacha. Siemacha, z którą był związany od samego początku. Siemacha, z którą był
związany w zasadzie, można powiedzieć, do śmierci. Był osobą, która przychodziła tutaj do Konkonzon zawsze, zawsze chętnie, zawsze była uwielbiana przez dzieci, zawsze poświęcił zresztą to miejsce, o czym warto też wspominać, ale też był, jeżeli można użyć tego określenia, kibicem Akademii Sportu Progres, która tutaj się mieści. Dzieci, które korzystają z tej akademii, które tutaj ćwiczą, wręczyły mu nawet koszulkę sportową z numerem 1 i napisem Franciszek. A więc też wyraz jakiegoś takiego, no można powiedzieć, nawet uwielbienia. Uwielbienia, które było uwielbieniem obustronnym. Ze strony księdza kardynała do dzieci i ze strony dzieci do księdza kardynała. Niezwykle sobie cenię to, że pojechał z nami wiele razy do Odporyszowa, że poświęcił nasz nowy dom dziecka w Odporyszowie, który jest naszą wielką dumą i który wybudowany został wielkim wysiłkiem i który jest kwintesencją naszych najlepszych pomysłów. Ale myślę, że przy tej okazji należy powiedzieć to, że kardynał nigdy nie tworzył dystansu, że co prawda wielu traktowało go jak postać o ogromnym znaczeniu, ogromnym autorytecie, to jednak po chwili rozmowy zaledwie wszyscy mieli takie poczucie, że rozmawiają z kimś bliskim, tak jak no pewnie z dziadkiem, a może pradziadkiem w rodzinie. Dziękuję księdzu Andrzejowi i wszystkim z Siemachy za wielki dar przyjaźni, wielkiej bliskości wobec księdza kardynała, ale także wobec mnie, za każdy gest życzliwości, za to, że zawsze mogliśmy na was liczyć. Dzisiaj na wieczorze kolęd w Siemasze nie będzie księdza kardynała, ale ja jestem przekonana o tym, że on po prostu będzie z wami. Że się patrzę na was, jakby to były moje wnuki. Ej, prawnuki!